Czołem wszystkim. Słuchajcie, Matylda i jej maluchy są już u nas. Te małe łotry, bo tego inaczej nazwać nie można, to są diabły wcielone. Słuchajcie, jak pojechaliśmy po Matyldę, okazało się, że z nią stoi taka biedna, wyliniała owca. O, tam widzicie. Więc dosłownie, słuchajcie, wyżebrałem ją od tego handlarzyny, żeby nam tą owcę sprzedał. Miałem 200 przy sobie. Mówię, panie, tyle dam, ja ani grosza więcej. Po prostu nie mam. No, po długich pertraktacjach gość się zgodził. No i przyjechała nasza bezimienna owieczka. Kochani, i co się stało? I okazało się, że nasza bezimienna panna, tada, wczoraj urodziła nam dwa maluszki. Tydyk, jeden i taki mały, fajny białasek. Kochani, dzięki wam, waszemu zaangażowaniu, tak naprawdę w ratowanie Matyldy i jej maleństwa udało nam się uratować nie tylko Matyldę, ale i bezimienną owcę, plus teraz, jak widzicie, dwa małe berbeciuchy. Bardzo serdecznie wam dziękujemy i was pozdrawiamy.